Michał Krawczyk, Radio RSC. Zapraszam Państwa na rozmowę. A dziś ze mną w studiu dwóch gości. E, Witold Mariański, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest to klawiszowiec, szef muzyczny i inicjator wydarzenia, o którym dzisiaj będziemy mówić. A także Mateusz Giełło, wokalista, również e, związany z tą inicjatywą, o której zaraz powiemy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. A mowa o tribute będzie o zespole Time for Pink Floyd i wydarzeniu The Dark Side of the Moon. Zapewne większość z Państwa obyta w jakiś sposób z muzyką kojarzy Floydów, kojarzy charakterystyczną okładkę z pryzmatem i rozszczepiającym się światłem, ale wyjdźmy może od samej inicjatywy, od samego koncertu. Skąd się wziął w ogóle pomysł na to wszystko, żeby coś takiego w Skierniewicach zorganizować? Nasz zespół już trochę działamy, tak gdzieś od trzech lat. Pierwszy nasz koncert, taki gdyby debiut nasz artystyczny był podczas otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Pomysł narodził się, tak jak mówię, około trzech lat temu, jak ja dołączyłem do zespołu, który w Łowiczu miał o próby na muszli. Spodobało mi się brzmienie, ponieważ oni też próbowali grać muzykę Floydów. Oczywiście nie był to pewien skład, takie miastka troszkę próba. I mówię, że padł na pomysł, że może jakby dołączyć do tego dobre klawisze, brzmi, brzmi, brzmiące dobrze, właśnie jak flojdowo, dobry wokal, rozwinąć tą koncepcję i stworzyć właśnie tribute band grający Floydów. Tak to się zaczęło. Właśnie ja dołączyłem do zespołu. Przygotowałem tam część klawiszową, że tak powiem. I był taki problem, że szukaliśmy też wokalisty, a z nami współpracowała wcześniej Agata Adamas, która z nami tam graliśmy z nią, my właściwie znaliśmy z nią covery. Oczywiście szukaliśmy Watersa Gilmura, no, co nie było łatwe, no. żeby znaleźć męski głos i wtedy zaproponowaliśmy Agacie, czy by nie zaśpiewała, nie przejęła tej roli wokalistki. Także Kopernik była kobietą, jak się okazuje, Roger Waters również była kobietą. Tak, <laughs> tak wyszło. No i Pierwsza próba okazało się, że zrobiła to fantastycznie, rewelacyjnie, mówimy Agata, no to próbujemy dalej tych Floydów realizować nasze pomysły, czyli odtwarzać kolejne utwory. No i tak się taki był początek. Później trafiliśmy na Mateusza, właściwie Jacek, znaliśmy Mateusza wspólnie wszyscy razem, ale nie wiedzieliśmy, że to jest też lew sceniczny i wokalista, bo jako zawsze kojarzyłem, że to jest gitarzysta. Tak, troszkę różnych zawirowań, jeżeli chodzi o muzykę. Występowałem dużo w Łowiczu, potem występowałem dużo w Warszawie, ale z kolei w Łowiczu nie miałem za bardzo punktu zaczepienia. Jacek do mnie zadzwonił, przyszedłem na próbę. Jako, że muzykę Floydów lubię, nawet, nawet powiedziałbym, że, że toleruję, także to jest, to jest muzyka, której wykonywanie sprawia mi jakąś tam przyjemność. Do tego naprawdę mamy fajną paczkę ludzi, bo w, w tym zespole ostatecznie występuje ile? 10 osób? No. No, 15, 15 będzie 13. 13, 13 osób. To jest, naprawdę, będzie to jest naprawdę na takie, takie fajne przedsięwzięcie, żeby, żeby brać w tym udział. I już po pierwszej próbie Jacek do mnie zadzwonił, mówi, no, ale, ale, ale zaśpiewałeś. no Nieźle zaśpiewałeś. Ale wiesz co, my kiedyś mieliśmy takiego wokalistę. To okazało się, że to jeszcze w innym projekcie, ale my kiedyś mieliśmy takiego wokalistę, który nie dość, że tak, tak super śpiewał, to jeszcze miał jedną dodatkową umiejętność. I trochę się zmartwiłem. Jakiej tu umiejętności nie posiadam? Okazało się, że chodziło o zjedzenie szklanki. E... To <laughs> to może ja stąd... pamię pamiętam tego wokalistę, ja proszę o więcej szczegółów. Ehm, świętej pamięci jest to wokalista, to. no ale no cóż, no ja nie próbowałem zjeść szklanki i chyba e, będę próbował wypracować sobie chrypę w inny sposób. Rozumiem. A jeśli chodzi o właśnie o Wasze koncerty, każdy z nich jest związany z konkretnym albumem, czy akurat tak się trafiło, że ten koncert, który już 15 listopada się odbędzie, jest, jest akurat poświęcony The Dark Side of the Moon? Pierwszy koncert zagraliśmy właśnie na otwarciu Cekisu i potem w tamtym roku graliśmy pełny koncert. Graliśmy składankę Floydów. Różne utwory, najbardziej znane. Spodobało się to publiczności i ktoś zasugerował, czy byście nie zagrali całej płyty The Dark Side of the Moon. No i wtedy Wpadliśmy na pomysł. Oczywiście jest to pewne wyzwanie i to duże, duże przedsięwzięcie, bo wiadomo, to jest klasyka, ikona mm. muzyki progresywnej. No i wzięliśmy się do działania. I 15 będzie. Efekt. Tak, muzyka progresywna i generalnie fani muzyki progresywnej mają w zwyczaju słuchać całymi albumami, całych płyt. Zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z albumem koncepcyjnym, który chyba w zeszłym roku obchodził 50-lecie, jeśli tak. się nie mylę. Tak. więc to tak. też naprawdę fajna okazja i fajne wyzwanie dla nas, żeby się tego podjąć. No cóż, miejmy nadzieję, że, że jeżeli sprostamy temu wyzwaniu i ten pomysł się przyjmie, to może w przyszłości zabierzemy się za The Wall. Albo jeszcze inną płytę. Album białe album biały, no, to, byłoby to byłoby coś. Tak, to byłoby coś. No tak jak mówiłem, to jest najsłynniejsza płyta, która powstała w 1976 roku. I właśnie na tej płycie z dziewięć utworów. Muzycy przekazali tam problemy aktualnego spo, społeczeństwa, różne problemy, które wtedy były. I jak się okazuje, te problemy są nadal aktualne, takie właśnie życiowe współczesnego życia, jak pieniądze, chciwość, przemijanie, szaleństwo i wojna. I tematy, te tematy są nadal aktualne. Tak, historia koło. I jeszcze przeczytałem taką ciekawostkę, że na końcu albumu pojawia się dozorca budynku, w którym album był nagrywany, który podsumował tą muzykę i, i ten album zdaniem, że nie ma ciemnej strony księżyca. W rzeczywistości jest cały ciemny. To jest, można by powiedzieć, takie przesłanie bardzo, bardzo przykre, bardzo przygnębiające z jednej strony i Chciałem Was zapytać jeszcze, jakie Wy macie od, odczucia w ogóle z tą płytą? Jak Wy ją czujecie? Jak ją odbieracie? Znaczy myślę, że no to się ładnie tak nam w ten listopad, w ten taki miesiąc zmarłych wpisuje. Natomiast nie, ja zupełnie nie odbieram tej płyty jako, jako pesymistyczną, jako właśnie pozbawioną nadziei. Bardziej te końcowe zdanie odbieram jako formę takiego żartu. Tym bardziej, mhm. że motyw takiego, takiego szaleństwa, takiego nazwałbym to wręcz odklejenia, z którym mogą identyfikować się nie tylko artyści, nie tylko muzycy, ale myślę, że wszyscy fani muzyki, bo Pink Floyd to, to był jednak zespół, który dosyć mocno osadzony w psychodeli, zwłaszcza wcześniej. I mówię, ja to odbieram bardziej jako, jako taki żart. Zwłaszcza, że te słowa padają niedługo po utworze. Że szaleniec jest w mojej głowie, szaleniec gdzieś tam leży na trawniku, tak? Także myślę, że to jest nie tyle wyraz jakiegoś takiego ogólnego pesymizmu, a bardziej tego, że nie ma co się zastanawiać, jak wygląda ciemna strona księżyca. Może jest cały ciemny, a może tego księżyca w ogóle nie ma. Ale lepiej patrzeć na słońce. Czyli po prostu trzeba pogodzić się z tym, jak jest i żyć swoim życiem. Myślę, że. Można tak to określić, aczkolwiek gilmurem nie jestem, więc akurat pod tym względem, co autor miał na myśli, to zobaczymy 15 listopada. A ty Witold, jakie masz odczucia z tą płytą? Ciężko powiedzieć generalnie. Wjazd z tą, tą muzykę właściwie od dzieciństwa, słuchałem tych płyt. Właściwie zacząłem, pierwszy raz usłyszałem Floydów podwójny album The Wall. Kolega miał winyl i pożyczałem od niego. Jak raz, raz usłyszałem, to po prostu zaraziłem się tą muzyką, i ciągle wchodziłem pożycz pożycz tej płyty do posłuchania. I tak właściwie mogłem słuchać codziennie często. Ta muzyka ma jakiś przekaz, jakieś wyższe wartości, niekoniecznie to wytłumaczalne. Sam, same przestrzenie gitarowe, klawiszowe robią klimat. Do tego też teksty też właśnie niekoniecznie zrozumiałe dla wszystkich mają jakiś przekaz i to pewnie mnie zachwyciło w tej muzyce. Miejmy nadzieję, że słuchacze również zachwyci koncert, który już 15 listopada w sali koncertowej Centrum Kultury i Sztuki się odbędzie. Może coś więcej właśnie o tym wydarzeniu? Tak, na koncercie wystąpi duży skład. Może przedstawię pokolejowskich muzyków, którzy będą z nami występować. Agata, Damas, wokal. Mateusz, obecny tutaj, Jagieło, też wokal. Krzysztof Kaspariusz, perkusja. Andrzej Starus, bas. Witos Mariański, czy Jana na klawiszach, Jacek Machnikowski, gitara, Daniel Chirowski, gitara, Emilia Krawczewska i Maja Dziedzic, chórki. Na saksofonie zagra znany nam w Skierniewicach Michał Borowski. Wystąpi też z nami kolega gitarzysta Dawid Pięta, wirtuoz gitary, niesamowity, charyzmatyczny gitarzysta lew sceniszy, podobnie jak i Mateusz. Który swoją drogą występuje w innym trybiu będzie, a mianowicie Deep Purple. A o Deep Purple myślę, że też moglibyśmy długo rozmawiać. <grystanie> <grystanie> Dokładnie. Dołączy do nas jeszcze na przeszkadzajkach skierniewicki kolega Rami i rodzynkiem będzie na torcie Ola Bieńkowska. Truskawka na torcie Ola Bieńkowska. Ola Bieńkowska. A to jest, no jesteśmy z tego dumni. To możemy naprawdę powiedzieć, że, że Ola zgodziła się z nami wystąpić, bo to jest głos no, powiedzieć nietuzinkowy to jest, to jest nic nie powiedzieć. To jest y, artystka, która występowała z Australian Pink Floyd Show. Najsłynniejszym tym, tribute będę na jednym świecie. Jednym z najsłynniejszych. Y, może słynniejszy być tylko Brit Floyd, z którym występuje aktualnie, więc to. <laughs> no, Top of the top. Tak, Ola była, brała udział w castingu właśnie do tego projektu, jak opowiadała. Było oczywiście tysiące chętnych, ale ona została wybrana jako jedyna, w związku z tym, że potrafiła całą wokalizę do The Great Geek in the Sky zaśpiewać od początku do końca całą. Na koncertach wyko wykonują to trzy chórzystki. A Ola jako jedna z nielicznych potrafi, potrafi to wykonać, ca całe, całą wokalizę. Czyli ma skalę nieprzeciętną. Podczas koncertu będzie też pokaz wizuali, które zrobiłem. Pod każdy utwór musieliśmy posiedzieć i przygotować wizual. Efekt będzie naprawdę fantastyczny. One podkreślają właśnie tą muzykę. Poza tym będą też lasery, które również stworzą przestrzeń, piękne obrazy, które uzupełniają tekst i muzykę. Także serdecznie zapraszamy, będzie się działo. Zabawa światłem jest bardzo ważna, co widać chociażby po okładce Dark Side of the Moon. Koła nie będzie tym razem niestety, ale będzie za to zupełnie co innego, ale też bardzo ciekawe. Także jak państwo słyszą, myślę, że warto się przejść, szczególnie że w sumie z każdej strony jest blisko, tak Rejmota 33 w samym centrum miasta. Bilety po 70 zł. Godzina dziewiętnasta. Na koniec jeszcze tak zacząłem sobie, sobie myśleć o samej koncepcji tribute bandów. Nie odbierajcie tego oczywiście w żaden ofensywny sposób, ale czy grając cały czas twórczość czyjąś nie, nie, nie czujecie takiej potrzeby tworzenia czegoś własnego, czy to jest po prostu kwestia tego, że po prostu w tej formule się najlepiej czujecie, dobrze się bawicie i nie czujecie potrzeby tworzenia czegoś odrębnego, indywidualnego? powiem w ten sposób, że ja muzyką zajmuję się już też od dawna. Mm -hmm. To nie jest mój pierwszy projekt. Grałem w różnych projektach. Poza tym też wydałem dwie solowe, autorskie płyty z muzyką elektroniczną. Może nie wzorowaną na Floydach. <laughs> Bardziej moim wtedy idolem był, właściwie jest, Ramiśle Żar. Także tutaj wtedy miałem upust pokazania swojej wyobraźni muzycznej i pokazania swoich pomysłów muzycznych. Także w zespół Tribute, Pink Floyd jest jak gdyby rozszerzeniem działalności muzycznej, bo zawsze mnie to inspirowała ta muzyka, i w końcu udało się złożyć taki skład, który potrafi i daje radę na dobrym poziomie wykonać tę muzykę, co nie jest to łatwe. Tak, ja pamiętam, że w Radiu RSC gościłem chyba w 2014 roku ze swoją muzyką, więc jakby, zarówno Witek, tak czy, czy ja, to, to, to nie są. Nie ograniczamy się tylko do, do Time for Pink Floyd. Ja występuję jeszcze w dwóch zespołach, plus też jeszcze mam solowy projekt, więc jakby. Możemy się wyżyć gdzieś indziej, a tutaj jeszcze złożyć hołd naprawdę wybitnym muzykom, a przy okazji sprawić przyjemność słuchaczom. I miejmy nadzieję, że panowie dowiozą, a myślę, że. Panowie i panie właściwie. A myślę, że dowiozą, bowiem mamy skład pełen doświadczonych muzyków, profesjonalistów. Także serdecznie zapraszamy. 15 listopada, godzina 19. Centrum Kultury i Sztuki, Sala Koncertowa. Na koniec jeszcze tylko powiem, że miałem przyjemność rozmawiać z Witoldem Mariańskim oraz z Mateuszem Jagieło. Time for Pink Floyd. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, serdecznie dziękujemy.